pazurki szczeniaka najlepiej obcinać raz w tygodniu. My używamy do tego specjalnych cążek. Do opiłowania używamy frezarki, ale wystarczy nawet zwykły pitnik. Niezależnie od wykonywanego zabiegu kosmetycznego, najlepiej zapoznać szczeniaka ze sprzętem, którego będziemy używać, na początek przyzwyczaić do samego ruchu, dźwięku, a następnie przejść do zabiegu obcinania paznokci. Nasze maluszki są do tego przyzwyczajone, więc nie ma z tym problemu, ale lepiej zawsze zaczynać od niskiego pułapu stresu. Zabawki. Maluszki w tym wieku uwielbiają dokazywać, popisywać się, więc na pewno spodobają mi się wszelkie zabawki, na które można się wspinać, z których można zeskakiwać, no i takie, które można zniszczyć. Dobrym pomysłem będą na pewno maty węchowe, w które można poukrywać smakołyki, gumowe kongi, które można wypełnić dowolnym przysmakiem, a także prezentowane filmiku z jedzeniem kongi woblery, z których wypada jedzenie. Nowością na rynku są tak zwane slow feedery, są to miski lub takie płaskie pojemniki, które można wypełnić smakołykami lub ewentualnie jakąś pastą.